Szanowni Państwo, serdecznie witam na uroczystości z okazji 86. rocznicy śmierci Józefa Klemensa Piłsudskiego, który zajmował jedną z najważniejszych funkcji w państwie polskim, w odrodzonym kraju. Uroczystość na stałe wpisuje się w kalendarz obchodów Gminy Dobre. Dzisiaj w kolejną rocznicę śmierci marszałka będą przyjęci nowi członkowie do związku, będą odznaczenia i awanse. Za działalność patriotyczną, za patriotyczne wychowanie młodzieży i dzieci szkoły otrzymały medal Piłsudczyków Cudu nad Wisłą. Ten medal był wydany w ubiegłym roku na setną rocznicę. Gromadzimy się dzisiaj, bo wspominamy tę datę 12 maja w 1935 roku, kiedy odszedł do Boga Józef Piłsudski. Był wybitnym mężem stanu, współtwórcą odzyskania przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku, pierwszym w historii marszałkiem Polski oraz dwukrotnym premierem Polski. Jego postać do dzisiaj wywiera decydujący wpływ na nasze życie, na naszą troskę o ojczyznę, o Polskę, o niepodległość. Dlatego tutaj się gromadzimy. Módlmy się za marszałka Józefa Piłsudskiego, pierwszego naczelnika państwa polskiego, twórcę niepodległości Polski i twórcę polskich granic po latach zaborów. W 86. rocznicę jego śmierci, w intencji której odprawiana jest ta msza święta, aby naród polski nie zapomniał jego zasług, a Pan Bóg dał mu życie wieczne w niebie. Ciebie prosimy. Wieniec składają samorządowcy gminy Dobre, pan wójt, zastępca, sekretarz, delegacja z panem prezesem Ignacym Wieczorkiem, delegacja Okręgu Wschodniomazowieckiego w Mińsko-Mazowieckim Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej.